Ale ładne dziewczyny przyszły. To dzień dobry Państwu, witam Państwa na Seszelach. Mówię do Was z ręki, bo mi się nie chciało kija wyciągać. To co widzicie dookoła mnie, to jest stolica tego państwa, Wiktoria. Ja niestety nie będę miał za bardzo czasu, żeby ją zwiedzać. Dlatego no, musicie się nacieszyć tym, co widzicie dookoła mnie. Tak podobno to miasto nie jest jakieś szczególnie ciekawe, więc jakby nie żałuję. A teraz lecę do hotelu, jest zajebiście gorąco. Coś czuję, że będę na to narzekał. Ja doskonale wiem, jak wyglądam. Ja mam tu na myśli zarówno mojego wąsa, jak i mój brak koszulki. Wąsa mam, bo mam taki kaprys na kilka najbliższych dni. O Boże, woda. A brak koszulki jest związany z tym, że jest tu tak gorąco, że mam to w dupie. Bo do tej pory każda moja próba podjęcia takiego 15 czy 20 minutowego spaceru w koszulce kończyła się tym, że mogą z niej wyciskać wodę. Nie wiem, czy to ja się tak pocę, czy po prostu jest to taki klimat. Może za tydzień, jak będę wyjeżdżał, będę już przyzwyczajony. Ale na razie to jest mi strasznie gorąco i strasznie wilgotno. Dobra, chyba się poddaję. Tam, chyba tam, bo nie jestem pewny, powinien być taki wodospad. Chciałem się do niego dostać, ale szlak robi się coraz bardziej taki byle jaki. A na mapie już jestem tak z jakieś 10 minut piechotą za nim. I szczerze nie wiem, dokąd ten szlak prowadzi, więc chyba rezygnuję. Jeszcze wiecie, mam w głowie coś takiego, że a pójdę zobaczę, co jest tam, może coś tam będzie. Tylko że takie coś mam już od kilku minut. I trochę idę jak głupek. Coś poszło nie tak gdzieś. Ech, w tych dżunglach powiem wam, że nie jest łatwo nawigować. I nie wiem, czy to jest ten wodospad. Bo na mapie szlak powinien iść gdzieś tutaj i to powinno być gdzieś tam. Ale droga idzie w tą stronę. Powiem wam, że jak stoję w miejscu, to jest bardzo przyjemnie, bo jest cieplutko, wiaterek zawiewa. Jest przyjemnie. Ale jak się ruszę, to od razu mi gorąco. Jak w saunie, jest dosłownie jak w saunie. Dobra, będziecie świadkami mojego pierwszego wejścia do Oceanu Indyjskiego. Tak? No chyba, nie? O, ale przyjemna woda, o ja pierdzielę. Bajka, ja pierdzielę, ale bajka. Zajebiście. Ja wiem, co powiecie. Miałem chodzić, nagrywać filmy, opowiadać o Seszelach, ale tak mi się nie chce. Ja nie wiem, co ja robię, szczerze powiem, nie wiem, co ja robię. Ja przecież nie lubię leżeć na plaży, ale tak mi dobrze. Niektórzy z Was wiedzą, inni pewnie nie. Parę miesięcy temu przyszedłem na pracę zdalną i cały ten mój wyjazd jest takim trochę testem tego tak zwanego work and travel. Sprawdzam, jak by takie życie wyglądało. Niestety ze względów prywatnych oczywiście nie jestem w stanie żyć tak na pełen etat, ale chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda moje stanowisko pracy. Tu sobie zazwyczaj siedzę z laptopem i mam taki fajny widok. I drineczek i można pracować. Seszele dzielą się na wyspy zewnętrzne i wewnętrzne. Wyspy zewnętrzne ukształtowały się w ciągu ostatnich kilku milionów lat i są to głównie wyspy koralowe i wulkaniczne. Natomiast wyspy wewnętrzne to są wyspy granitowe. Jest to jedyny archipelag na świecie, który ma budowę geologiczną taką samą jak kontynenty. Według naukowców 65 milionów lat temu Seszele były jeszcze częścią Indii. Potem się oderwały i utworzyły taki mikrokontynent o powierzchni porównywalnej z powierzchnią Polski. Jednak w wyniku erozji i podnoszenia się poziomu wód mamy dzisiaj wyspy. Do wysp granitowych zaliczają się trzy największe i najbardziej turystyczne wyspy, czyli Mahé, ta na której jestem obecnie, Praleum, bo mówi się Praleum, a nie Prasum, to już się dowiedziałem, i Ladik. Są oczywiście na Seszelach wyspy całkowicie prywatne, wyspy, na które tylko sławni i bogaci mogą się dostać, latają tam tylko helikoptery, które sobie wynajmą i tak dalej, i tak dalej. Większość turystów dociera na Mahé, ponieważ tutaj jest
lotnisko i praktycznie od razu jest rozwożona na jakieś tam wyspy okoliczne, czyli właśnie głównie Pralę i Ladik. Ale jak sobie stwierdziłem, że troszkę Tomachę też chcę zobaczyć, więc sobie chodzę i zwiedzam. Nie chcę jakby tak na chama, ale spójrzcie sobie tam za mną. Seszelczycy są bardzo grubi, naprawdę bardzo grubi. Jak się trafi jakaś chudziutka murzynka, to jest zazwyczaj bardzo ładna, ale niestety zdecydowana większość jest bardzo gruba. O wyspach w IX wieku prawdopodobnie wiedzieli arabscy kupcy, którzy handlowali orzechami lodoicji seszelskiej. Co też wam jeszcze powiem? W 1502 roku wyspy wypatrzyła najprawdopodobniej wyprawa Vasco da Gama, ponieważ zostały one zaznaczone na portugalskich mapach. Natomiast oficjalnie pierwszy statek przybył do wysp w 1609. Był to statek brytyjskiej kampanii wschodnioindyjskiej, który w czasie sztormu wypatrzył te wyspy na horyzoncie. Tutaj przybyli, tu uzupełnili zapasy, bo znaleźli tu orzechy, ryby, żółwie i popłynęli dalej. Natomiast kapitan statku był bardzo zachwycony Seszelami i opisywał je jako raj na ziemi. Brytyjczycy przez ponad 100 lat kompletnie nie interesowali się Seszelami. Natomiast pod koniec XVII wieku na Oceanie Indyjskim rozplenili się piraci, którzy zostali wygonieni z Morza Karaibskiego. Uważa się, że Seszele mogły być kryjówką dla niektórych z nich. Jednym z najsłynniejszych piratów tamtego okresu był Ludwig albo Olivier de Vesur, cholera wie jak to się czyta, którego największym sukcesem było zajęcie statku króla Portugalii i ukradnięcie słynnego krzyża, Boże, jak on się nazywał. Nie pamiętam, to napiszę gdzieś tutaj na dole. Generalnie krzyż ten był wysadzany diamentami, brylantami, tam cholera wie czym jeszcze. Był tak ciężki, że trzeba było trzech ludzi, żeby go podnieść i według niektórych, w ogóle cały skarb tego całego Oliwiera jest zakopany tutaj na Mahę. I jest na przykład jeden człowiek, bardzo znany i popularny, który spędził prawie całe swoje życie robiąc wykopaliska tutaj właśnie na Mahę, szukając tego skarbu. Obecnie koleś już nie żyje i obecnie skarbu szuka jego syn. Albo wnuk. Jak będziecie kiedyś na Mahę, polecam pojechać do Buvalon i znaleźć tą tutaj knajpkę, którą widzicie dookoła mnie. Mają zajebisty stek z tuńczyka. Zajebisty, naprawdę. A ja nie lubię ryb, więc musi być naprawdę zajebisty. Mega mi smakuje. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłem w życiu. Naprawdę polecam. 10 na 10 jak nic. Powiem wam, że taka fajna temperatura to jest tak 20 parę stopni. To jest idealna temperatura, tak lubię. A jak jest powyżej 30, to już się strasznie męczę. A tutaj niestety jest powyżej 30. W ogóle jestem tą osobą, która nie umie leżeć na plaży. Ja nigdy nie leżę na plaży, ja nie lubię leżeć na plaży. Mnie to nudzi. Więc nie umiem leżeć na plaży. I jak już czasami mi się zdarza pojechać właśnie w takie miejsce, zawsze zapomnę o kremie do opalania. Zawsze. Jestem dzisiaj tak spalony po wczorajszym, że nawet nie mam najmniejszej ochoty, żeby wchodzić do tej wody. Nie mam w ogóle ochoty, żeby w ogóle na słońce wychodzić. Nie mam ochoty w ogóle. Dzisiejszy dzień zaczął się od smutnej wiadomości. Prawdopodobnie nie będę mógł wrócić do Polski ze względu na ten cały koronawirus. No trudno, nie? Natomiast chciałem wam pokazać to, co widzicie dookoła mnie. To jest plantacja herbaty. I teraz idę przed ciebie, w sumie do końca nie bardzo wiem gdzie i po co. O, ale patrzcie. Herbata. Przynajmniej tak mi powiedzieli, bo ja się przecież nie znam. Ale podobno to jest herbata. Jakbyście się zastanawiali, kto jest największym idiotą na świecie, to ja się zgłaszam. Po co się jedzie na Seszele? Na Seszele się jedzie po to, żeby leżeć na plaży, na słoneczku, pływać sobie w morzu, pić drineczki, generalnie chillaucik. A ja, idiota kompletny, wymyśliłem sobie, że zdobędę najwyższy szczyt Seszeli. Znaczy to jeszcze nie byłoby takie ciężkie, gdyby nie ten klimat. Jest tak wilgotno, tak gorąco, że ja po prostu nie mogę. Całe szczęście, że tu są w ogóle drzewa. Idę w cieniu, bo jakbym miał iść w pełnym słońcu, to chyba oszalałbym, no. Ja p***dolę. Powiem wam, że przez chwilę była gruba lipa, bo zgubiłem szlak. Zacząłem iść po takich chaszczach, że masakra. Byłem przez chwilę tam, potem przez chwilę byłem gdzieś tam i naprawdę nie wiedziałem, gdzie dalej. Ale to już wygląda na to, że wróciłem na dobrą trasę. O kurwa, ale jest gorąco.
Ta Columbia naprawdę w porównaniu do Seychelles to było nic. O, ładny widoczek. Nagram wam trochę tego szlaku, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. A wygląda całkiem spoko. Ła, kurwa, się potknąłem. No. Wygląda całkiem spoko. I tak się idzie. I on jest arrivé, hein? On est là. Hi. Hi. Hi, hi. No to udało się. Tutaj widzę wszystkie ekipy, przychodzą mi tak z przewodnikami. A ja dałem sobie radę sam. Ale się zgubiłem po drodze, więc... Może jednak warto brać tego przewodnika. Ale dziwi mnie, czemu oni nie są tak spoceni jak ja. Jak oni chodzą, no? Ma pomba ke ya ya, ma zete ma gete, danki ya 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 lavsa. Dajcie wiarę, że ja tam jeszcze przed chwilą byłem? To jest ten najwyższy szczyt. O matko, a w ogóle? Oni mają ruch lewostronny, więc stopa łapie lewą ręką. Jest to mega, mega dziwne, mega głupie. Because I saw there is every house has lots of dogs, very aggressive dogs, and I was just wondering if it's the reason, because if the reason is that it's dangerous or not. Yeah, yeah, it's dangerous. It's just for the for the thief sometimes. Yeah. Because you know in Seychelles too many people are using drugs. No? Yeah, I've heard. You have a problem with heroin or something. Heroin, yeah. Young people are using heroin. And it's expensive. Uh-huh. And they want it every day. Opuszczam machę, jadę na prawę. Sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że nie mam zielonego pojęcia, czy i jak wrócę do kraju. Ale sobie płynę. Powiem wam, że trochę boję się, że odcinki z Seychelles będą wyjątkowo kiepskie. Wynika to z tego, że nie mam za bardzo humoru. Przedwczoraj dowiedziałem się, że w związku z tym całym koronawirusem nie wrócę do Polski. Przynajmniej nie tak, jakbym chciał. Na chwilę obecną nie wiem, jak wrócę. Wiecie, można by bagatelizować, nie? Że oj, tam na grypę umiera więcej ludzi i w ogóle. No ale ja się nie znam. Ja nie wiem, nie znam się na medycynie. No tak jak na przykład jak ze szczepionkami, nie? Jeżeli lekarz powie mi, że szczepionki ratują mi życie, a jakaś pani Justyna z Kędzierzyna Koźla, która przeczytała na forum jakimś internetowym, że szczepionki powodują autyzm, no to ja jednak wierzę lekarzowi, nie? Po prostu chodzi o to, że nawet jeżeli sobie gdzieś tam, nie wiem, czytasz hobbystycznie, rozwijasz swoje zainteresowanie, jest to twoje hobby i tak dalej, to i tak zawsze będziesz wiedzieć mniej niż specjalista, niż ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo 8 godzin dziennie, w tym pracuje przez już, nie wiem, 15, 20 czy 30 lat, po prostu taka osoba wie więcej. Te wszystkie procedury, to wszystko dookoła, nie wzięło się znikąd. My, zwykli ludzie, którzy nie zostaliśmy przeszkoleni, nie mamy jakiejś tam dodatkowej wiedzy, my możemy tego nie rozumieć, no bo te procedury nie wzięły się znikąd. To jest wiele, wiele lat doświadczenia całego świata. Różne sytuacje się wydarzały, różni idioci różne sytuacje stwarzali, więc te procedury są po to, żeby przeciwdziałać takim różnym sytuacjom. I dlatego, jeżeli cały świat tak straszliwie sra się tym koronawirusem, no to prawdopodobnie jakiś powód tego jest, nie? Idę teraz do portu, przemieszczam się na Ladik. No i tyle. Na razie swoją wyprawę kontynuuję, bo i tak nie mam innego wyjścia. No ale zobaczymy, co to będzie. Powiem wam, że Ladik to bardzo fajna wyspa. Dużo bardziej turystyczna od tych innych, ale też znacznie bardziej spokojna. I na przykład tutaj nie można jeździć samochodem. Nie ma ruchu samochodowego, wszyscy jeżdżą na rowerach. Znaczy, widziałem, że karetki są,
Są też taksówki. Czy widziałem jedną jak na razie, ale była. A tak poza tym wszyscy sobie jeżdżą na rowerach. To jest to, co mówiłem. Na Ladigę jeździ się wszędzie rowerami. I na plaży, i wszędzie. Jednym z symboli Seszeli są żółwie, które widzicie za mną. Jest to podobno ten sam gatunek co na Galapagos, ale nie sprawdzałem tego. Natomiast o drugim symbolu powiem jak wrócę na pralę. Oczywiście, jeżeli do tego czasu rząd nie każe mi się stąd ewakuować. Żółwie te są podobno tyle popularne, że niektórzy trzymają w ogródkach przy domu jako takie zwierzątka domowe. To co widzicie wszędzie dookoła mnie to jest plantacja wanilii, tu i tu. A ja wracam do opowiadania. W 1756 roku Francja uznała, że warto by skolonizować te wyspy, zanim zrobi to Wielka Brytania. I w tym samym roku nastąpiło oficjalne zajęcie tych wysp. Nazwano je Seszelami i na 100% nie wiadomo dlaczego, ale prawdopodobnie po to, by uczcić francuskiego ministra finansów Jeana Moreau de Seychellesa. Francja nie spieszyła się z kolonizacją. Osadnictwo wymagało nakładów finansowych, a Wersal na wszelkiego tego typu prośby nie reagował. W 1772 roku ostatnia garstka osadników się poddała i opuściła wyspy, ale niedługo później pojawili się kolejni, ponieważ ktoś wpadł na pomysł, że na Seszelach można by hodować gałkę muszkatową, pieprz i jeszcze tam jakieś inne przyprawy. Ci osadnicy przywieźli ze sobą niewolników z Afryki, całkiem sporą ich grupę, i to właśnie oni są, i to ich potomkowie są dzisiejszymi Seszelczykami. W 1794 roku z polecenia Francji gubernatorem Seszeli został Jean-Baptiste de Quincy. Jest to jedna z najważniejszych postaci w historii tego kraju. Miał on bardzo duży wpływ na rozwój Seszeli. Quincy od początku musiał lawirować pomiędzy Wielką Brytanią a Francją, ponieważ brytyjskie okręty w sile znacznie większe od Quincy'ego również zaczęły tutaj przypływać. Był to taki okres, kiedy zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy uważali te wyspy za swoje. Więc w momencie, gdy przypływały tu brytyjskie okręty, wywieszana była brytyjska flaga, a gdy przypływały francuskie, wywieszana była francuska. Ponieważ Seszele aż do końca XVIII wieku były kompletnie niezamieszkałe, to tutejsza fauna i flora mogła się rozwijać jak chciała. Stąd mamy tutaj bardzo dużo różnych gatunków nietoperzy, żółwie olbrzymie, najróżniejsze gatunki żab i ptaków, które są niespotykane nigdzie indziej. Seszele jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie zagrożone gatunki chroni się skutecznie. Tutejszy rząd bardzo dużo robi dla ochrony przyrody i obecnie około 40% powierzchni kraju jest pod ochroną. Podstawą gospodarki Seszeli jest oczywiście turystyka. Turyści przyjeżdżają tutaj dla pięknych plaż i krajobrazów i z tego też między innymi powodu bardzo się o tą ochronę przyrody dba. Dużo jest tutaj różnego rodzaju parków narodowych, jak na przykład ten, po którym się właśnie poruszamy. No i można powiedzieć, że hotele nie ciągną się tutaj wzdłuż plaż kilometrami. Wyspy są bardzo zielone i można powiedzieć, że niezabetonowane. No, ale powiem wam, że jest taki trochę creepy klimacik. Jak słonko zajdzie, zrobi się ciemniej. Jak się słucha, jak się te wszystkie palmy gnomi o siebie ocierają, to człowiek ma wrażenie, że zaraz coś się złami, mu na łeb spadnie. O, a tak to wygląda do góry. Fajnie. Największym natomiast symbolem Seszeli jest Coco de Mer. Jest to orzech lodoicji seszelskiej, rośliny, która rośnie tylko i wyłącznie tutaj. Orzechy te są bardzo charakterystyczne, ponieważ mają kształt kobiecych bioder razem z łonem i w ogóle podobieństwo jest na tyle uderzające, że mają nawet włoski łonowe w odpowiednim miejscu. I tak jak mówiłem, że ponieważ tymi orzechami handlowali arabscy kupcy, to przypuszcza się, że wiedzieli oni o Seszelach. To jest jeszcze jedna teoria, o której dowiedziałem się tutaj. Ponieważ te orzechy bardzo często spadały do morza, bardzo możliwe jest, że były one zanoszone prądami morskimi w kierunku Indii. Tam wyławiali je marynarze i nimi dalej handlowali. Jest to o tyle prawdopodobne, że w jakichś tam zapiskach wspomina się o orzechach, które są owocami podwodnych ogrodów. W okresie wojen napoleońskich zsyłano na Seszele więźniów politycznych. Stanowili oni zagrożenie dla kształtującego się państwa
ponieważ nie chcieli pracować i głosili idee wolnościowe. Upadek francuskiej potęgi kolonialnej sprawił, że w 1811 roku Wielka Brytania oficjalnie zajęła Seszele. Najważniejsze z tego okresu to przemianowanie głównej osady na Mahé na Victoria, na cześć królowej Wiktorii, a poza tym wyjałowienie gleb po latach intensywnych upraw, stagnacja, brak infrastruktury, zniesienie niewolnictwa i zsyłanie na Seszeli oswobodzonych niewolników z Oceanu Indyjskiego. Brytyjczycy, podobnie jak wcześniej Francuzi, zsyłali na te wyspy swoich więźniów politycznych. Większość z nich potem uznawała, że był to najpiękniejszy okres w ich życiu. A ja jeszcze chciałem wam tylko pokazać, jak się zdobywa orzechy. O, takie mają schodki zrobione na palmie. Fajne, nie? Brytyjczycy, jeśli chodzi o ustanawianie nowego prawa, wcale nie mieli łatwo. Seszelczycy w dupie mieli nowe prawo. Olewali brytyjskich nadzorców, nie myśleli o zniesieniu niewolnictwa, dalej zaopatrywali francuskie statki. Z tego też powodu byli często określani przez Brytyjczyków jako pozbawieni honoru, uczciwości i wstydu. Seszele starają się angażować w życie świata, ale nie zawsze im to wychodzi. Na przykład w trakcie I wojny światowej wysłali do Afryki 800-osobowy oddział i praktycznie od razu musieli go cofnąć. Żołnierze okazali się totalnie bezużyteczni, zaczęli chorować na różne afrykańskie choroby i zaczęli szybko umierać. A jeżeli się zastanawiacie, czemu zawsze staram się do was przemawiać w takich okolicznościach, a nie na przykład z plaży, to z tego względu, że ja bym chciał, żebyście z moich filmów wynieśli jakiś taki ogólny obraz danego kraju, jak tam jest, a nie to, co jest w folderach biur turystycznych. No a Seszele w większości no, wyglądają tak, jak widzicie dookoła. W 1976 roku Seszele w końcu uzyskało niepodległość. Udało im się to m.in. dzięki temu, że Wielka Brytania za bardzo się tymi wyspami nie interesowała. A ja chciałbym powiedzieć, że widzę po raz pierwszy laskę topless. To jest dla mnie w sumie dziwne, bo tutaj nie wolno palać się topless. O kurwa, to jest facet. Ale ma wielkie cycki. O kurwa, ja pierdolę. Rolniczy klimat z XIX wieku całkowicie tutaj zniknął. Obecnie około 70% PKB generuje turystyka. A ponieważ dzisiaj zamknięto w związku z koronawirusem granice dla Europejczyków, to wszyscy zaczęli tutaj panikować i każdy oferuje ceny o połowę niższe. Natomiast drugą ważną gałęzią gospodarki są połowy tuńczyka. Jest tu dość niskie bezrobocie i całkiem niezły poziom życia. Jest tu też niestety dość drogo, ponieważ no, wszystko trzeba importować. Chociaż nie aż tak drogo, jak można by się spodziewać. Ja jestem raczej pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że ceny będą znacznie wyższe. Oczywiście dwie gałęzie gospodarki to nie jest zbyt dużo i rząd miewa problemy ze spięciem budżetu. Głównymi towarami eksportowymi oprócz tuńczyka są tutaj wanilia, cynamon, orzechy kokosowe i chyba coś jeszcze, ale zapomniałem co. Ponieważ Seszele zawsze miały mało ludzi, a przypływające statki przynosiły różne choroby, to starano się tych, którzy są o jakieś choroby podejrzani, odseparować. No i najczęściej przełożono ich po prostu na jakąś inną wyspę, która nie była za bardzo zamieszkana. I na przykład jedna z najpopularniejszych obecnie wysp turystycznych, czyli tamta, ona się zwie Kurieuze, czy chuj, jak to się czyta, to była wyspa dla trendowatych. Ludność seszelska to potomkowie brytyjskich i francuskich osadników oraz afrykańskich i hinduskich niewolników. Języki są tutaj trzy i w każdym z nich można się z każdym dogadać. Kreolski, francuski i angielski. Język kreolski jest bardzo ciekawy, ponieważ jest on oparty na XVIII-wiecznym francuskim, więc wiele słów już jest kompletnie tutaj archaicznych i nieużywanych obecnie. Powstał mniej więcej tak, że francuscy plantatorzy używali mocno uproszczonego francuskiego w połączeniu z kilkoma słowami, które podchwycili od tej ludności niewolniczej po to, by się z nimi dogadać. I w ten sposób powstał kreolski. Małżeństwo na Seszelach jest stosunkowo mało ważne. Mężczyźni bardzo często odchodzą od swoich żon do innych kobiet. Taki najpopularniejszy model rodziny tutaj to jest po prostu matka i jej córki oraz córki córek. Między innymi dlatego, że mężczyźni są tacy niewierni, to żałoby po matce trzyma się tutaj 2 lata, a po ojcu tylko rok. Dobra, jeżeli jesteście więcej zainteresowani strzelami, szukajcie jakichś
konkretnych czy bardziej szczegółowych informacji, zapraszam na moją stronę, link w opisie filmu. A ja się już z wami żegnam. Na razie. Sentiment ça.